Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Dzień dobry, jak piątek, to piątek, magazyn Pierwsza Klasa. Dzisiaj jak zwykle przyjrzymy się temu, co działo się na zapleczu Ekstraklasy, a przyglądać będziemy się w gronie następującym. Trener Marcin Sasal, dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry. Szymon Janczyk. Dzień dobry. Szymon, zjadłeś już, już po obiedzie? Dzisiaj po. Możecie podesłać jakieś propozycje knajp w Warszawie, to korzystam. Coś ci podeślemy. Panowie, 15 kolejka za nami. Rzućmy okiem na wyniki i od razu zaraz was zapytam, podam wam właściwie to tradycyjne pytanie, co najbardziej zapamiętacie z 15 serii gier, wyniki następujące. Świetny mecz do oglądania w Krakowie, Wisła pod Beskidzie, 3-3. Dużo działo się także w meczu GKS-u Tychy z Puszczą Niepołomice. Jedyny bezbramkowy remis to mecz GKS-u Katowice ze Stalą Rzeszów. ŁKS pewnie pokonał Resowie Rzeszów 3-0 na wyjeździe. Zagłębie Sosnowiec też po ciekawym meczu zremisowało 2-2 z Górnikiem Łęczna. Wasze wydarzenie tej kolejki? No, dla mnie mecz Wisły z pod Beskidziem. Naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. Dużo emocji, dużo się działo. No i też widziałem, zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. Tam było takie nastąpnięcie w polu karnym. Jedyna sytuacja, którą VAR analizował. Ja myślę, że na stacji Śródmieście, na stacji metra jest więcej takich nastąpnięć i można tam poćwiczyć i poszukać jeszcze takich sytuacji. Chodzi o ten rzut karny, tak? Tak. Podyktowany. No, w sumie nie wiem, bo wydawało mi się, że ten zawodnik nie miał żadnego wpływu na akcję. Kompletnie. W takim sensie piłka by do niego nie dotarła. Rzeczywiście ta stopa stała na jego bucie, tylko nie wiemy z jaką siłą, bo tak jak powiedziałem, ten VAR tego nie... Ale nie spowodowało to niczego, co... Nawet reakcji nie było zawodnika, no ale tak sobie popatrzyłem na to i no, ciekawostka. To przejdziemy też do tego, poanalizujemy. Dla mnie absolutnie, oczywiście mecz Wisła pod Beskidzie, tam było wszystko. Były piękne bramki, były fajne akcje, spektakularne błędy w ustawieniu obrońców. Dużo się działo. Walka do końca. Ale ja chciałbym zauważyć to, że może trener się ze mną nie zgodzi, ale w tej kolejce nie było meczu dla koneserów. Nawet ten GKS-u został? Ja uważam, że absolutnie nie. Dzięki przede wszystkim postawie Stali Rzeszów. Mhm. Szymon? Było tam spotkanie Zagłębia Sosnowiec wśród tych wyróżnionych zakończeniem remisowym, natomiast to był taki dość kuriozalny mecz, biorąc pod uwagę to, że Zagłębie w dziesiątkę prezentowało się praktycznie tak, jakby grało w jedenastkę, no i też w ostatnich minutach rzutem na taśmę wywalczyło punkt, więc to też był taki mecz, który przykuł moją uwagę, bo oglądałem i byłem dość zszokowany, że Zagłębie tak dobrze sobie w osłabieniu radzi. No to zaczynamy chronologicznie od meczu Odra Opole Ruch Chorzów 1-1. Pewnie małe zaskoczenie, natomiast Odra już pod nowym szkoleniowcem, pod trenerem Adamem Noconiem, remisuje z Ruchem Chorzów, który no, chciał sobie powetować tę przegraną w ostatniej kolejce z Arką Gdynia. Nie udało się tego zrobić. Odra bardzo ambitnie w tym meczu się zaprezentowała i urwała punkty wyżej notowanemu rywalowi. Ambitnie i myślę, że osiągnęła cel. I było widać, że coś w tym zespole Odry pozytywnego się tutaj wydarzyło. Też ciekawe zmiany i danie szansy zawodników. Klec to wykorzystał między innymi. Natomiast Ruch widzę, że tak troszkę ma taki kryzys. Tak jak chyba trener tam wcześniej zapowiedział, to tak suchą nogą się to wszystko nie wydarzyło. Nie ma takiej iskry, nie ma takiego serducha. Chociaż Ruch miał swoje sytuacje i tutaj sam napastnik mógł no, zmienić wynik meczu. Tu jest trenerowi przerwę, ale tu jest właśnie problem, bo Ruch, kiedy był w dołku, to bardzo często napastnicy. A tak. Generalnie tak. Szczepan brał na siebie i strzał. Szczepan miał tutaj super sytuację do strzału. On w ogóle ma problem w ostatnich meczach. Okej, strzela, ale w większości to są rzuty karne i z gry nie jest w stanie się wstrzelić dobrze. A tu miał naprawdę swoje sytuacje i to takie 100%. Mhm.
I myślę, że tu jest problem. Okej, ruch jest z dołku. Ja nie zauważyłem w Odrze Opole czegoś innego, co do tej pory mogliśmy zaobserwować. Mimo taki wszystko. Błysk jednak był. Mimo ale to, były że... jeszcze wcześniejsze spotkania, gdzie Odra potrafiła właśnie zagrać w bardzo podobny sposób. Tutaj uważam, że ruch rzeczywiście ma dołek. Przede wszystkim dołek taki ze skutecznością, bo z Arką również byli nieskuteczni zawodnicy z Chorzowa i w Opolu to się potwierdziło. Zamiast dobić rywala na dwa, no to też w bardzo łatwy sposób, ale dziecinny sposób. Pamiętasz, że ławka była atutem ruchu i trener robił zmiany i to napędzało, a teraz tutaj taka monotonia się wzięła w czasie całego meczu. Nie ma takiego błysku. Owszem, ruch prowadził, ale no ciężko było utrzymać to prowadzenie. No też bramkarz mimo popełnionego błędu Artur Haluch był pozytywną postacią ruchu w tym spotkaniu. Wyciągnął kilka takich sytuacji. Wszystkie pięć interwencji na refleks, tak przynajmniej zaksięgowali tutaj analitycy Y-Scout, ale to zawsze był bramkarz, który świetnie grał na linii, który potrafił właśnie tak w dobrym momencie zainterweniować. Wyczuwał te trudne strzały, dawał coś ekstra. Ja go pamiętam jeszcze z czasów gry w Radomiu. Ale od czasu do czasu awaria się zdarzała. Tak. Natomiast tak naprawdę mega solidny zawodnik i na linii ciężko mi sobie przypomnieć bramkarza w tych takich drugiej lidze, w pierwszej lidze, który miałby aż tak dobry refleks jak on na linii. Natomiast w tym momencie już możemy rzeczywiście mówić o kryzysie ruchu Chorzów, no bo przyzwyczaił nas do tego, że takiej serii jak teraz, 5 meczów i tylko jednej wygranej, jeszcze ruch w tym sezonie nie miał. To też się od razu oddaje nam to wszystko pozycja w tabeli, bo dopiero 4. miejsce ruchu, który był przecież cały czas w czołówce. Ta strata jest cały czas niewielka, bo to są tylko 3 punkty do lidera. No ale jak waszym zdaniem długo potrwa ta nieskuteczność, ta niemoc, jeżeli chodzi o wygrywanie meczów niebieskich? No myślę, że teraz w ten weekend jest najlepszy bardzo mecz ważny tego, mecz, żeby się przełamać, żeby mimo wszystko do końca tej rundy jeszcze zapunktować dosyć solidnie i w takim meczu derbowym z GKS-em Katowice można to zrobić. Tylko najważniejsze jest to, po pierwsze, co trener powiedział, że jak już tej pierwszej jedenastce nie idzie, a trener sięga po rezerwowego, żeby ten rezerwowy dał impuls, a dwa, no przede wszystkim skuteczność. Ale wiemy, jak Gieksa będzie grała, bo tutaj się nic nie zmieni i będzie bardzo ciężko ruchowi. Gieksa będzie czekać na jedną sytuację i może ją wykorzystać. Tak, wtedy będzie bardzo ciężko. GKS będzie czekał na jedną sytuację, ale obserwując też mecz chociażby ze Stalą Rzeszów z tej rundy, którą omawiamy, no nie jest tak, że GKS Katowice świetnie broni. Tu będziemy jeszcze rozmawiać o tym meczu, ale to nie jest aż tak bardzo szczelna obrona, żeby się do niej nie dobrać. Kwestią najważniejszą tego wszystkiego będzie skuteczność. Jeśli ruch stworzy sobie kilka sytuacji, no to z taką drużyną, która ma niezłe statystyki gry obronnej, no trzeba być dużo bardziej skutecznym niż chociażby w tej kolejce z Odrą Opole. Mhm. Panowie, łączymy się z zawodnikiem ruchu Chorzów. Tomasz Swędrowski jest naszym gościem. Witaj, Tomku. Cześć wszystkim, dzień dobry. Tomek, czy to już jest moment, w którym trzeba mówić, że ruch Chorzów jest w kryzysie? Ja wiem, że te wyniki i tak nie są jakieś fatalne, żeby nie było, natomiast no chyba troszeczkę już przyzwyczailiście kibiców do takiej bardziej równej gry i do większej liczby zwycięstw. Ostatnio o te wygrane zdecydowanie ciężej. No na pewno, ale zdajemy sobie sprawę, że chyba żadna drużyna w tej lidze nie jest w stanie cały czas grać na takim poziomie, też wykorzystywać te wszystkie sytuacje, więc myślę, że w tych meczach brakowało zdecydowanie wykorzystania tych sytuacji, które mieliśmy. A z Odrą Opole byliście lepszym zespołem w twojej opinii? Myślę, że to był wyrównany dość mecz. My mieliśmy swoje sytuacje, myślę, że bardziej klarowne. Mogliśmy w pierwszej połowie już wcześniej otworzyć wynik, ale Odra też jakby miała swoje sytuacje. Dosyć wydaje mi się, że to był wyrównany mecz. Chociaż prowadząc, no nie powinniśmy stracić tak łatwo tej bramki, bo wydaje mi się, że troszkę za łatwo ją straciliśmy. Teraz ciężko będzie się zebrać na ten... Inaczej, pewnie nie będzie ciężko się zebrać na mecz z GKS-em Katowice, bo motywacji tutaj chyba specjalnie wam dodatkowej nie trzeba. Wiemy, jak to jest ważne spotkanie dla kibiców przede wszystkim w tamtym regionie. Ty już grałeś przeciwko GKS-owi Katowice. Dwa takie mecze, które myślę, że mocno ci w pamięci zostały i... Jeden przede wszystkim. Przede wszystkim jeden ten z golem. No tak, na pewno to są...
Na to czekaliśmy tak naprawdę, na ten mecz. Tutaj cały Chorzów, całe miasto, wszyscy związani z klubem. No ja zagrałem ten mecz na pewno pamiętny, w którym strzeliłem bramkę z połowy boiska, więc to na pewno mi zapadło w pamięci. Nie miałem przyjemności grać w meczu, jak graliśmy w Katowicach z Bytowią, ponieważ siedziałem na ławce, obserwowałem to wszystko jakby z boku, ale no to też był taki mecz, w którym się bardzo dużo wydarzyło. No, tak naprawdę dla obu drużyn to były złe momenty. Słuchaj, na którym miejscu ty byś w ogóle ustawił Ruch, jeśli chodzi o siłę kadrową? Tak czysto na papierze miejsce Ruchu Chorzów w tabeli, jeśli chodzi o kadrę. Czy to jest też czwarte takie wysokie, czy jakieś inne? Ja do tego tak nie podchodzę. Moim zdaniem boisko weryfikuje. No wiadomo, nazwiska są przed meczem. Oczywiście nie jesteśmy tutaj faworytem tej ligi, jeśli chodzi o takie mocne nazwiska czy wcześniejsze gry na wyższym poziomie, ale wydaje mi się, że przede wszystkim drużyna jest najważniejsza i to, jak wyglądamy całością, więc odpowiadając na to pytanie, no ciężko mi jest to jakby porównać, bo moim zdaniem wychodzimy na boisko i tam jest wszystko możliwe. A jeśli chodzi o zawodników, którzy pozytywnie zaskakują w tym sezonie z Ruchu Chorzów i którzy w tej pierwszej lidze się promują, to których swoich kolegów byś wyróżnił? Nie chciałbym jakoś... Siebie też możesz. Kogoś. Ja nie jestem od tego, nie lubię też takich pochwał. Wolę robić swoje na boisku i tak naprawdę... Będziemy oceniali na koniec rundy, a później na koniec sezonu, bo wiadomo, no teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a tak naprawdę nie wiemy, gdzie będziemy za kilka tygodni czy miesięcy, więc myślę, że z chłodną głową podchodzimy do tego wszystkiego. Każdy cały czas pracuje, bo no, tak jak widać, no, nie ma u nas tylu indywidualności, ile jest w niektórych drużynach pierwszej ligi, więc na pewno drużyna jest na pierwszym. Ale koniec rundy już blisko, to wiesz, to możemy powoli oceniać. Ktoś was może opuścić pewnie zimą, bo faktycznie kilka postaci z waszej szatni po prostu pokazało, że w pierwszej lidze, mimo tego nazwiska, które nie było wcześniej tak dobrze znane, tak jak powiedziałeś, no potrafi wejść na poziom czołówki. Mam nadzieję, że nie będzie takich ruchów jakby z wewnątrz klubu, że ktoś od nas odejdzie. Mam nadzieję, że wiadomo, 3 mecze zostały do końca, musimy zapunktować jak najlepiej i moim zdaniem, jeżeli naprawdę mocno chcemy uderzyć tak naprawdę w walkę o baraże czy o awans, no musimy się pewnie też wzmocnić. Tomek, ty dzisiaj walczysz z Ruchem o awans do Ekstraklasy, bo tak już to trzeba dawno nazywać rzeczy po imieniu. Jest pytanie od naszego stałego widza, Michała. On pyta, czy ty w ogóle spodziewałeś się takiego obrotu spraw, bo już przecież zaliczałeś i zejście na poziom trzeciej ligi. Gdzieś pewnie myślałeś o tym, żeby w ogóle być może przejść na taki system już półprofesjonalny, żeby dodatkowo pracować. A tutaj wychodzi na to, że nie tylko jesteś w pełni profesjonalnym piłkarzem, tylko jeszcze za moment być może z Ruchem Chorzów będziesz grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. No na pewno. Miałem pewien moment w swojej przygodzie, w której się zastanawiałem nad tym, żeby odpuścić, ale jak to teraz pokazuje piłka, pół roku tak naprawdę możemy być u góry, a zaraz możemy być na dole, więc cieszę się na pewno, że dalej kontynuuję i tak to wygląda, bo tak naprawdę każdy, kto gra w piłkę, no to na pewno to kocha robić i no i to jest coś, czego teraz bym nie zamienił na zwykłą pracę na pewno. Przed tym meczem z GKS-em już troszeczkę czuć to na mieście, że tak powiem, że nadchodzi takie naprawdę duże spotkanie, jak na warunki pierwszej ligi. Zresztą nawet chyba nie tylko na warunki pierwszej ligi, bo myślę, że dla kibiców to nie ma znaczenia, w której lidze taki mecz będzie miał miejsce. No myślę, że na pewno to czuć. Bodajże 4,5 roku kibice Ruchu czekali na taki mecz derbowy z Katowicami, więc
jest na pewno już niecierpliwy, myślę, tak jak my, zawodnicy czy kibice, więc tak naprawdę ten czas jest odliczany. Doszły mnie słuchy, Tomek, że jesteś fanem pewnego magazynu w kanale sportowym, że bardzo regularnie oglądasz, i powiedz, jaki program jest twoim ulubionym. No, mogę powiedzieć, że tutaj oglądam was co piątek, nieraz te godziny się zmieniają, ale staram się to wszystko oglądać i śledzić na bieżąco. A ty jesteś generalnie właśnie takim piłkarzem, który śledzi piłkę tak ogólnie, czy tylko właśnie swoją ligę, której występujesz? Bo są też tacy zawodnicy, którzy nawet tych swoich rywali, z którymi grają, specjalnie nie chcą oglądać, idą na trening i wracają, i piłka dla nich jest tylko i wyłącznie zawodem. Nie, ja wychodzę z tych zawodników, którzy oglądają ekstraklasę, pierwszą, drugą ligę, czasami trzecią. Premier League na pewno oglądam, więc cały czas analizuję, oglądam i siedzę w tym bardzo mocno. Na tyle, że chyba nawet masz drużynę w fantazy w pierwszej lidze, bo Michał mi tutaj zdradził, że coś takiego jest. I pytanie od razu od niego, czy ustawiłeś się na kapitana w tej kolejce, przed tą kolejką? Nie, mam siebie w składzie, ale jednak zważywszy na to, że GKS no, dysponuje dosyć bardzo dobrą defensywą, nie ustawiałem siebie na kapitana, wolę postawić na inny mecz, który obfituje na pewno w statystykach przedmeczowych w bramki. Mhm. To jakiego ty spotkania się spodziewasz? No bo GKS wiemy, jak gra, że to jest zespół, który bazuje na tym, żeby przede wszystkim gola nie stracić. Wy raczej zawsze przecie do przodu i próbujecie nadawać ton widowisku. Takiego meczu kibice mogą się spodziewać, w którym Ruch będzie miał częściej piłkę przy nodze, a GKS będzie czekał tylko na kontry? Na pewno spodziewam się początku ze strony GKS-u. Myślę, że na pewno ruszą pressingiem, ponieważ oni chyba większość bramek, które zdobywają, pada w pierwszych połowach, więc na pewno spodziewamy się tego mocnego początku z ich strony i jakby nie patrząc, no my też nie będziemy oddawać im pola, więc wydaje mi się, że to będzie ten też na pewno mecz walki. Pierwsza bramka może zdecydować się o obliczu tego spotkania. Wynik, jaki padnie w meczu z GKS-em Katowice, według ciebie? Zwycięstwo jedną bramką. Nasza. Tomasz Swędrowski, Ruch Chorzów. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Rzeczywiście szykuje nam się meczycho w przyszłej kolejce. Nie tylko jeżeli chodzi o trybunę, ale miejmy nadzieję także, że chodzi o widowisko sportowe, bo myślę, że stać oba zespoły, żeby stworzyć tutaj... Ale powiedział, że specyficzne meczycho nas czeka. Że specyficzne. I takiego ja bym się nie zdziwił, jeśli to będzie kopiuj wklej mecz GKS Katowice Stal Rzeszów. Mhm. Natomiast nie zgodzę się z tobą, że GKS słabo gra w defensywie. 12 bramek. Nie, trężę, nie powiedziałem, że słabo. Nie. No, zaczynamy. Ale w tym meczu ze Stalą Rzeszów, Stal doszła do naprawdę kilku fajnych sytuacji. Super, ale zagrała na zero z przodu. Mhm. To dojdziemy sobie do Stali, na razie przejdziemy do Sandecji z Termaliką. 1-1 wynik w Niepołomicach. W pierwszej połowie to Sandecja była zespołem dużo lepszym. Ale to Sandecja musiała z kolei odrabiać straty w tym meczu. To się ostatecznie udało. Więc z jednej strony trochę niedosyt, że po tych sytuacjach z pierwszej połowy nie udało się przypieczętować tego bramkami. No, ale remis z Termaliką dla Sandecji to jest dobry wynik, Szymon, według ciebie, czy jednak niedosyt jednak? Nie, no na pewno niedosyt. Termalika to jest w tym momencie zespół, który może przegrać z każdym. Jeszcze chyba 2 czy 3 spotkania męczenia się z Radosławem Latalem na ławce i będzie spokój, myślę, w niecieczy. Kibice odetną z ulgą, piłkarze odetną z ulgą i my też, no bo te spotkania są kiepskie. Jeśli już dominujecie Sandecja, Nowy Sącz, która w tym sezonie jest no, praktycznie jedną nogą w grobie, można powiedzieć, po tych wynikach bazując na tabeli, to jest naprawdę niedobrze, bo Sandecja myślę, że nie ma 1/4 takiego budżetu, jaki ma Brookbet Termalika i nie ma też 1/4 takich piłkarzy, jakich ma Brookbet Termalika, więc wynik na pewno jest dość zaskakujący, oczywiście już tak mówiąc poważnie. Dla mnie, abstrahując oczywiście od tego, że Termalika jest spadkowiczem z Ekstraklasy, a Sandecja na tą chwilę zamyka tabelę, to był taki mecz dwóch średniaków ligi. Absolutnie w
Termalice nie widać w tej drużynie czegoś takiego wow, takiej jakości, że na tą chwilę mówimy tak, Termalika może grać o pierwsze 6 miejsc i o awans do Ekstraklasy, a z drugiej strony Sandecja naprawdę nie wygląda źle. Brakuje im tych punktów, ale w ostatnich meczach poprawili co nieco skuteczność, aczkolwiek w tym spotkaniu, zasłużyli na to, aby nawet przede wszystkim ten wynik był inny od samego początku, czyli żeby Termalika goniła ich, a nie na odwrót. Ale dla mnie osobiście to było takie spotkanie dwóch wyrównanych drużyn i wynik 1-1 zasłużony, bo jedni i drudzy przez 90 minut... No nie wiem, czy zasłużony. Ja sprawdzałem statystyki expected goals. 3 bramki powinna strzelić Sandecja, 1 bramkę powinien strzelić Brookbet, więc tutaj statystycznie przynajmniej Sandecja ja chyba dużo tak przewaga. Też z gry, z obserwacji, bo statystyk nie czytałem, ale z gry było widać, że Sandecja jest zespołem lepszym. Sporo się zmieniło i trochę inaczej ten zespół zaczął grać. Być może tam te perypetie i kłótnie, a słyszałem, że ostatnio i nawet trybunę tą nową już zaczęli wyburzać, bo coś tam się wydarzyło, więc dzieje się w Sandecji. Ale przekłada się zdarza. No też, ale przekłada się to na pewno na grę, że jest coś pozytywnego i tutaj na pewno trzeba zauważyć powrót Petera Bućko. Po sporym czasie, po jakichś minutówkach zawodnik kompletnie odstawiony, ale też niezły mecz w Pucharze Polski i teraz niezły mecz w tym momencie. I druga sprawa, że Termalika po raz kolejny można powiedzieć, że ratuje punkt przede wszystkim bramkarzem Loską, który myślę, że jest silnym punktem. No i z kunsztem znowu i czymś, co jest powtarzalne, zachowaniem Mesanowicza, który dostaje piłkę w pole karne i z niczego robi bramkę i ratuje kolejny punkt. I to się już zdarza nie pierwszy raz. I to jest cały obraz tego meczu. Ja jestem rozczarowany Termaliką i drużyny z takim potencjałem po prostu marnowanym. No tak. Jeszcze momencie, tak jak powiedziałem. Potencjał. Ale Mesanowicz faktycznie, to kapitalnie się tutaj obrócił. Potencjał jest bardzo duży. Trener powiedział, że Termalika uratowała remis. No ja bym powiedział odwrotnie. Sandecja mimo wszystko uratowała. Okej, być może była lepsza, stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji, ale ten potencjał niewykorzystywany, być może tak jak Szymon mówi, przez trenera w niecieczy, ale jakość zawodników naprawdę jest dużo większa niż w Sandecji, bo Termalice dużo nie trzeba było, żeby wykorzystać chociaż jedną sytuację. Tu mam na myśli przede wszystkim tą fajną bramkę Mesanowicza, więc nie zawsze trzeba pięknie grać, nie zawsze trzeba atakować, utrzymywać się przy piłce. Ale sami mogliby pięknie zagrać. Ale to jest nie pierwszy raz bramka Mesanowicza. Zobacz sobie, ile razy ja się już kiedyś w tych programach pytałem, dlaczego on wchodzi w którejś minucie, co on nie ma siły do biegania, że nie może grać od pierwszej minuty. Będziemy też o kolejnym meczu rozmawiać, Arki Gdynia, gdzie też wydawałoby się, ale tam się, nie mamy Mesanowicza. Tak, ale też by się wydawało, że Chojniczanka zasłużyła, bo miała inny pomysł ofensywny, a wynik był wiadomo jaki, tak? Kurczę, w sumie sprawdziłem sobie jeszcze z ciekawości. Brookbet ostatni mecz wygrał 20 sierpnia. No właśnie chciałem powiedzieć, wyjaźń mi to z ust. Podobnie jak Wisła chyba. 8 spotkań. Tak, Wisła no takie 27, więc nawet tydzień dłużej trwa. Naprawdę, faworyci stali się średniakami tej ligi. No właśnie, powiedzieliście Wisła, przechodzimy do meczu Wisły Kraków z Podbeskidziem. Też zespół, który czeka na przełamanie. I wydawało się, że to już teraz, że już w tym meczu z Podbeskidziem to przełamanie przyjdzie. Że pierwsze zwycięstwo od końca sierpnia, ale w 91 minucie Podbeskidzie ostatecznie wyrównało. No znowu niedosyt w Krakowie, znowu wydawało się, że to już zaczyna wyglądać, skuteczność wróciła, dużo się działo w tym spotkaniu, no my jesteśmy zgodni, że najlepszy mecz tej serii gier, natomiast ile jeszcze Wisła będzie czekać na to, żeby w końcu wygrać spotkanie? No okej, trafił się rywal wymagający, bo Podbeskidzie też jest zespołem mocnym, no i ma Bilińskiego i Goku Romana, bo to jest chyba taki duet, który wyrasta nam teraz na będący w naprawdę znakomitej dyspozycji. Jak się ściąga Mol Tenisa, to się później trzeba liczyć z tym, że się nie będzie wygrywać meczu. Szedł szybciej, ale później nie przeszkadzał. Nie, no ale to właśnie to jest to, o czym mówimy, że ci faworyci na papierze, te zespoły, których liga powinna się bać z racji samej siły kadrowej czy też marki, koniec końców prezentują się tak mizernie, że możemy tylko na nich narzekać. Oczywiście Wisłę można pochwalić za to, że w osłabieniu była bliska zwycięstwa, miała prowadzenie, potrafiła powalczyć, no ale troszkę więcej wymagamy cały czas. Cały czas liczymy, że to będzie zespół, który
nie będzie drżało to zwycięstwo do ostatnich sekund. Bardzo fajnie się zaprezentował Hugi tutaj, skrzydłowy, który zresztą na początku sezonu był odstawiony, po raz kolejny dał przykład na to, że jak się ma takich zawodników w pierwszej lidze, no to trzeba z nich korzystać, bo inaczej nie ma co marzyć o awansie. No, Moltenis tutaj kolejna jakaś wpadka transferowa. Myślę, też się jeszcze będzie odbijać czkawką Wiślaką parę razy w tym sezonie. Można powiedzieć przewrotnie, że Wisła gra na piątkę. 5 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek. Mhm. Na razie to umocniła się... umocniła się w środku tabeli. Te remisy niewiele dają. Jest ciężko wpakować się w buty Jerzego Brzęczka i teraz, żeby coś spektakularnego tutaj zrobić. Mimo tego, że są zmiany, że trener próbuje coś tutaj zrobić, że ta Wisła naprawdę nie gra źle, że ogląda się to świetnie, tylko jest jeden minus tego wszystkiego, że brak zwycięstwa to są straty punktowe, które już są naprawdę no, spore już do odrobienia i każda kolejna pomyłka będzie ciężka zima w Krakowie. Trener Sobolewski nie przegrywa, tak, ale na razie też nie może wydobyć z drużyny takiej koncentracji 90-minutowej. Z ŁKS-em 45 minut, super. Tak. Tutaj z Podbeskidziem drugie 45 minut, super. I brakuje właśnie takiej regularności, takiej koncentracji przez 90 minut, od pierwszej do ostatniej minuty, bo to, że coś drgnęło, to również zmiany w przerwie pokazały, że trener widzi na bieżąco, jest w stanie reagować i trzy zmiany, których dokonał w przerwie, spowodowały to, że Wisła dużo lepiej wyglądała w drugiej części spotkania. Ale mówiliśmy od samego początku, że za każdym razem jakieś dziwne błędy, dziwne decyzje przytrafiały się tej drużynie i tutaj ja bym... Już nie ma tej 21 minuty, ale która była wcześniej, tak, za trenera Brzęczka. Ale była, nie kojarzę, która dokładnie minuta była przy pierwszej straconej bramce, tak. I zachowanie Koleja, tak, który... 13 minut. 13 minut, który zachował się w skandaliczny sposób, bo po pierwsze nie zamknął linii, po drugie robił to w truchcie i nie był chyba świadomy, nie był świadomy tego, jak to się może skończyć, więc to też się gdzieś tam przytrafiła Wiśle taka sytuacja, gdzie umówmy się, no często na boiskach pierwszoligowych, ekstraklasowych, pucharowych, takie sytuacje się nie zdarzają. Ja bym pochwalił mimo wszystko tutaj Podbeskidzie, bo mówimy tylko o Wiśle, a naprawdę Podbeskidzie zagrało naprawdę fajny mecz. I no te akcje były dość konkretne, nawet bramkowe, dokładnie, takie, które mogły się podobać. I uważam, że po przyjściu trenera Żurawia już widać tutaj, że Wisła, że Podbeskidzie gra zdecydowanie lepiej i inaczej. No druga bramka zagrana środkiem boiska na tak zwaną klepę i to się naprawdę mogło podobać. Tak. No i to też, że grają do samego końca i wierzą w to, że losy spotkania mogą odmienić, ale ja również uważam, że Wisłę Kraków powinniśmy pochwalić za te drugie 45 minut. Nie zapominajmy o tym, że grali w dziesiątkę. Mhm. I cały, mocnym zespołem. Z bardzo mocną drużyną, która rośnie, który rośnie, a mimo wszystko oddawali radę. Bo za chwilę uwierzę, że to jest sukces, ten remis. Ja nie uwierzę, jestem fanem, jeszcze dodam Emre Celtika, tureckiego zawodnika. On jest dość specyficznym piłkarzem, bo jego warunki fizyczne mogą mu sprawiać duże problemy jednak na polskich boiskach. Ja wiem, że on swoim wyszkoleniem technicznym, swoją kontrolą piłki i gdzieś wyuczonymi ruchami w tej sławnej Akademii Altynordu chce tutaj te straty niwelować, no ale w starciu z takimi silnymi fizycznie zawsze obrońcami, defensywnymi pomocnikami w polskiej lidze może mieć problemy, ale też pokazuje bardzo często, że ten dribbling, takie umiejętne podanie w te tercje ataków, pole karne, to jest jego mocna strona i ta asysta bardzo fajna. Arka Gdynia, Chojniczanka Chojnicy. Do przerwy wydawało się, że będzie niespodzianka. Arka nagle jakoś zatraciła tę swoją moc w ofensywie. W drugiej części już to wyglądało zdecydowanie lepiej. Samobój Stadiony Świata Kamila Maska, no, nie wyszło, ale wyszło ładnie, tak już trochę ironicznie mówiąc. Natomiast ostatecznie Arka rzeczywiście obroniła się chyba jakością, mam wrażenie, w tym meczu, że jednak ci piłkarze, których mają w składzie w Gdyni, musieli przeważyć to w drugiej połowie. Ja myślę, że to był też pomysł trenera Tarasiewicza, bo bardzo podobny mecz Arka rozegrała ze Skrą w Bełchatowie, gdzie też oddała pole Skrze i my nawet tutaj rozmawialiśmy, że to był kapitalny mecz Skry Częstochowa. Wyszli wysoko, odważnie, a myślę, że tutaj też był pomysł trenera Tarasiewicza, mimo wszystko, żeby
dać trochę pograć Chojniczance. Wiadomo, że dzięki temu, że Arka oddała im pole, to ta pewność siebie zaczęła z minuty na minutę być coraz większa u graczy z Chojnic i w pewnym momencie dla widza mogło się wydawać, że Chojnice no przeważają, są dużo lepszą drużyną, że Arka jest zmuszona tylko i wyłącznie się bronić, ale z biegiem czasu, a przede wszystkim po tej przepięknej bramce Kamila Maska, wszystko się zmieniło. Wydaje mi się, że ta bramka trochę tak podcięła skrzydła drużynie z Chojnic, a zawodnikom gospodarzy dodała wiatru w żagle. I nie mówię, że w drugiej części spotkania wróciło wszystko do normy, że Arka utrzymywała się przy piłce, była zdecydowanie lepsza, ale już widzieliśmy lepszą jakość i parę korekt, które naniósł trener Tarasiewicz. I myślę, że to spotkanie już w drugiej części tego meczu było bardziej pod kontrolą Arki Gdynia. Ja myślę, że nie tak trener Tarasiewicz sobie założył, żeby po błędzie Krzepisza, żeby Arka przegrywała. To nie można tak mówić, że oddaje pole. Natomiast chcę tutaj jedną rzecz powiedzieć, że Arka przede wszystkim ten środek boiska opanowała po jakimś czasie i to jest chyba też kluczem do tego, że w końcu ta gra jakoś zaczęła się zazębiać i te sytuacje zostały stworzone i ten mecz został wygrany. Oczywiście po tym błędzie Maska tutaj na pewno jest to sytuacja taka kuriozalna i która potrafi trochę zdemotywować zawodników. Ja tą Chojniczankę oglądając wcześniej patrzyłem na to, że mają świetne końcówki, natomiast teraz mają niezłe początki, a później nic tam się wielkiego tutaj nie dzieje. Bardzo się to przemodelowała ta Chojniczanka. Natomiast myślę, że Arka jest za silna na to, żeby nie wykorzystać takiej chwilowej słabości przeciwnika, bo Chojniczanka nie zagrała tego meczu na jakimś wysokim poziomie i nie zrobiła tyle, żeby się tutaj przedstawić. Ale tak jak powiedziałem, ten środek boiska został opanowany, nie było błysków w postaci Czubaka i tych świetnych akcji, które były wcześniej, bo gdzieś to zostało zneutralizowane, natomiast no, jakością zdecydowanie Arka sobie te punkty jeszcze tutaj wywalczyła. No myślę, że w Chojnicach też może być niedługo jakaś, może inaczej, może być zagrożenie zmiany trenera, bo jednak kolejna zwłaszcza porażka z rzędu już teraz. Ale to już bardziej mi chodzi o jakiś styl gry, też o porównanie ze Stalą Rzeszów, z Ruchem Chorzów, że Chojniczanka w drugiej lidze od tych zespołów nie odstawała. Natomiast teraz gra zupełnie inną piłkę niż Ruch, niż Stal i to może po prostu przeważyć, że ta różnica w ligowej tabeli pierwszej ligi jest zbyt duża, biorąc pod uwagę to, że Ruch i Stal wcale nie poczyniły jakichś wielkich transferów. Myślę, że Chojniczanka zresztą była najaktywniejsza na rynku transferowym spośród tych Beniaminków. Pewnie jakość to jest już inna kwestia, bo tutaj byśmy musieli porównywać, robić bardziej wnikliwe analizy, ale no, troszkę lepiej sobie wyobrażali w Chojnicach tę pierwszą część sezonu w pierwszej lidze i ogółem cały ten sezon po powrocie, żeby nie drżeć o to utrzymanie. No ja uważam, że właśnie Chojniczance odbija się czkawką zwycięstwo z Wisłą Kraków. Mhm. Od tamtego spotkania... Ale tak długo... Znaczy, wiesz, tak, ale mówiliśmy tydzień temu... Poważna czkawka. Ja tydzień temu sam wspominałem o tym, że pierwszy mecz to było ewidentnie, że tam już popłynęli na fali i tak troszkę ich to zgubiło. W drugim meczu już trochę mniej, no a teraz to już tak... Tyle tak, tygodni tylko, potem... że Chojniczanka od meczu z Wisłą zmieniła styl grania. Oni chcą prowadzić grę, oni chcą się utrzymać przy tej piłce, chcą zagrać trochę ładniej dla oka, ale im to w ogóle nie przynosi efektów w postaci punktów. Mówisz, że Ruch, Stal awansowały, tylko że Ruch i Stal nie zmieniły swojego stylu grania. Chojniczanka w drugiej lidze grała bardzo często z kontry, pragmatycznie. Tylko właśnie to jest, ta zmiana stylu gry wynika chyba też z oczekiwań. Myślę, że zdecydowanie, tak. Że po słabym początku ligi oni by chcieli, patrząc coś, na Stali, grać tak samo jak... Coś więcej, myślę, że tak. Nie zawsze tak można. A o zmianach trenerów, no do mnie też dochodzą słuchy, że gdzieś już na trybunach w Chojnicach pojawiają się różnego rodzaju dobrze, że ciepło, to nie zmarzam. Jak to napisał pewien sławny w Polsce polityk, nazwiska. Panowie, nazwiska. Najpierw nazwy, może nie nazwiska. GKS Tychy, Puszczenie Połomice. Kolejne spotkanie, o którym sobie porozmawiamy. Puszcza robi swoje. Puszcza wygrywa kolejne spotkanie. Szósty mecz z rzędu z golem Piotra Mrozińskiego. On ma niesamowitą serię. W dodatku teraz jeszcze dołożył dublet, więc no, ten chłopak naprawdę jest w gazie. Jeżeli mielibyśmy wybierać takich piłkarzy, którzy są w najlepszej formie obecnie, no to on na pewno w takiej jedenastce byłby w tej kolejce, w poprzedniej pewnie. No, i jeszcze pracuję mocno, żeby się znaleźć w 11 rundy. Miałem trenera, znane nazwisko, który jak usłyszał, że jakiś zawodnik jest w formie, to zaczął zadawać pytania,
co to znaczy być w formie. Aha. I powiedzcie mi, co to znaczy. No, na przykład szósty mecz z rzędu z golem. No, przykładem chyba jest Mroziński, gdzie, gdzie po prostu co nie dotknie, to jest forma i to nie musisz... Sprawdziłem sobie historycznie, jak to wygląda. Nie zagłębiałem się we wszystkich piłkarzy ligi, skupiłem się na królach strzelców poprzednich rozgrywek i piłkarzem, który miał dłuższą serię niż Mroziński z bramką, był Ilian Micański, który grał w polskiej Ekstraklasie, no w polskiej pierwszej lidze. Ja grałem. Jeszcze twoje czasy, tak. 2008-2009 to był sezon pierwszej ligi, w którym Micański w 7 meczach z rzędu trafił do siatki. Później Maciej Kowalczyk i Dariusz Zjawiński, 5 spotkań z golem, czyli ich już Piotr Mroziński przebił. Ma teraz motywację, żeby dogonić ten rekord Bułgara. No myślę, że raczej zbyt wielu podobnych przypadków w kolejnych latach nie było, więc możemy to uznać za taką gonitwę za rekord. Szansa na pomnik w Niepołomicach. Tak. Nie, no, fajnie Szymon Adam powiedział, Puszcza robi swoje, a myślę, że Mroziński robi swoje i dzięki temu Puszcza cały czas jest u samej góry, punktuje, bo przykładem jest ta bramka na 3-2. Z tego miejsca naprawdę na treningu ustawmy 10 piłek. Myślę, że z tych 10 żadna by nie wpadła w to miejsce. Mroziński by tak nie uderzył. To jest właśnie ta, w cudzysłowie, forma, piłka cię szuka i gdzie nie dotkniesz, czego nie dotkniesz, to zamieniasz na bramkę. Ale też jeszcze dodam, Łukasz Sołowiej jest kolejnym piłkarzem GKS-u, byłym piłkarzem GKS-u Tychy, który w meczu z tym zespołem zalicza świetny występ, przyczynia się do zwycięstwa, jest w formie. Kolejny zawodnik się odbija w Tychach czkawką i skoro mówiliśmy o zmianach trenerów, to tam w Tychach też się przebijają głosy, że Dominik Nowak ma gorąco, tam chyba jakieś spięcia też wewnątrz sztabu szkoleniowego, więc też na 100% się spodziewano więcej po GKS-ie. Ciepła jesień jest po prostu, dlatego. Tak, dokładnie. Ja się nie dziwię, że się więcej spodziewano po GKS-ie, no bo te kolejne spotkania są bardzo rozczarowujące, jeśli chodzi o sposób traconych bramek i tak dalej. No, 3 bramki ze stałych fragmentów gry stracone. Kiedy wszyscy wiedzą, że Puszcza ma bardzo groźne stałe fragmenty gry. No, rozumiem, że to nie jest tak, że jak ktoś wie, że wszyscy wiedzą, że Manchester City gra kapitalną piłkę i nie każdy się potrafi temu przeciwstawić, no, ale bez przesady. No, pierwsza liga, wybronienie stałego fragmentu gry Puszczy Niepołomice to nie jest aż tak trudne. Ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą, jak wygrać z Puszczą i pod kątem tego meczu GKS-u Tychy i mówię tak, mają fajny przód, uda im się jakąś sytuację wykreować, natomiast rozklekotana obrona i doszedł jeszcze bramkarz. Jak ja to zobaczyłem, to po prostu się zacząłem zastanawiać nad jedną rzeczą. No chłop głową sięga do poprzeczki, stoi na linii. Zobaczcie przy bramce, przy rzucie wolnym, on wyszedł do środkowania i cofnął i on już bronił piłkę za linią bramkową. Można sobie to obejrzeć, naprawdę. Dla mnie to jest... Ja myślę, że zobaczył po prostu sytuację, że ale nie możesz, z takich nie możesz nie strzela. Czasie, ale nie możesz w czasie... On dobija... Ale to mówisz o trzeciej, bezpośrednio rzutu rożnego, gdzie bramkarz ma stanąć przy pierwszym słupku, przy rzucie rożnym. No to no trzeba pewne rzeczy tutaj sobie... jakieś abecadło bramkarskie trzeba przypomnieć. No ale wszystkie zachowania złe. Owszem, jeden strzał świetnie obroniony, intuicyjnie. Okej, ale to jest za mało, żeby wygrać. Spuszczał Niepołomice, wiedząc, że jaki potencjał w tej drużynie mają stałe fragmenty, jak jest to dobrze poukładana drużyna, i która nie gra byle jak. No i można docenić tutaj między innymi Patryka Mikitę, bo świetna koordynacja przy tej bramce, przyjął sobie z jednej nogi na drugą, uderzył i jeśli nie byłoby spalonego, to na pewno tutaj na lepszy przy tej bramce, którą drugą strzelił, a był ewidentny, był ewidentny spalony, ale wykorzystał tą sytuację i to był atut, że GKS Tychy może w ogóle tutaj jakieś punkty zdobyć. Natomiast katastrofa w obronie, ja naprawdę i to jest któryś, uważam, że to jest klucz. Mecz, tak? To nie jest tylko ten mecz z Puszczą, ale to jest już pokłosie jakichś tam innych. Ale Puszczę jeszcze możemy pochwalić za to spotkanie, bo to nie były tylko stałe fragmenty gry. Tu też widzieliśmy w końcu Puszczę, która skrzydłami jest w stanie bardzo dużo zrobić. Te środkowania były bardzo groźne. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, bo przeczytałem sobie wywiad prezesa Puszczy i tak powiem, że no facet bardzo rozsądnie do tego podszedł, że jest świadomy tego, że jest na pierwszym miejscu. Ja też pracowałem w jednym takim małym klubie i też tam w jakimś momencie gdzieś tam byliśmy wysoko i mówię, zaraz zwariują wszyscy dookoła. A tutaj człowiek nie zwariował i spokojnie też się zastanawia, no może stadion budować, może trybunę, może coś i tak dalej. Spokojnie i też na swoją wartość, że przede wszystkim 7 lat pracuje trener i sam podkreśla to, że byli w zeszłym sezonie o krok od tego, żeby znaleźć się w niższej lidze. I teraz oddało im to
z powrotem i są na samym szczycie. I to też pokazuje, jak piłka jest nieprzewidywalna. To jest symbol takiego cierpliwości, wytrwałości na pewno, ale też Puszcza Niepołowice jest po prostu takim typowym klubem średnim, który raz będzie notował wynik bardzo dobry, bo oni przecież parę lat temu otarli się o baraże, później walka o utrzymanie. Teraz znowu można założyć, że gdzieś skończą w tej górnej części tabeli, nawet jeśli to nie będą te pierwsze dwie pozycje, więc tam jak najbardziej w spokój jest wskazany. Oni bardzo fajnie potrafią znaleźć piłkarzy na rynku, którzy są dopasowani do ich stylu i którzy też nie zżerają im budżetu, bo tam większość transferów to są młodzi chłopcy gdzieś z Podkarpacia, często z Krosna wyciągani, bo z tego zespołu wypłynęli do ekstraklasy choćby. Fajna koncepcja z bramkarzami, poszukiwanie młodych bramkarzy, promowanie. Tak. Kubak nam wypłynął z tej drużyny do ekstraklasy, kilka innych nazwisk. Ale też kilku bardzo doświadczonych zawodników, którzy są w stanie utrzymać właśnie tą dobrze broniący pomysł trenera Tułacza. Dobrze działało wszystko także w Rzeszowie, w Rezowi. 7 meczów z rzędu bez porażki, aż w końcu ta seria się zakończyła. 7 meczów włącznie z Pucharem Polski, w którym wyeliminowali dopiero co Krakowie po takim dosyć szalonym meczu. Wygrana 4-3, natomiast teraz, kiedy przyjechał ŁKS, co prawda w pierwszej połowie bez goli, ale w drugiej aż 3 zaaplikowane, w tym wejście w drugiej był pan ŁKS po prostu. Pan ŁKS i jeszcze jedna rzecz, Pirulo wchodzący z ławki, to też jest raczej rzecz, której się nie spodziewaliśmy, wejście i od razu z golem. Ja myślę, że czkawką po prostu odbił się mecz pucharowy. No, zastanawiam się, ale na ile to właśnie... Ale to sam Maciej Górski nawet przyznał, bo jak rozmawiałem z nim, pisałem o tej odmianie Puszczy, o wejściu Mirosława Hajdy do Resowi, o tych zmianach, i on też przyznał, że w tym meczu z ŁKS-em już po prostu siedli po pucharowej, bardzo wyczerpującej tej batalii, no i poprzednich tygodniach, które też jednak na były pewno wymagające. Słuchajcie, no bramka 62 minuta, tak, więc gdzieś tam tej pary wystarczyło na 60 minut, a umówmy się, Resowia również nie posiada takiej szerokiej kadry, aby grać na dwóch frontach i również te wcześniejsze zwycięstwa, trochę szczęścia, ale dużo, dużo pracy. Takiej fizycznej pracy, która pozwoliła zamaskować pewne błędy. Dużo serca, które pozwalało na strzelanie bramek i zdobywanie tych punktów. Powiedzieliście też o Pirulo. No, Pirulo grał trochę mniej, bo wszedł dopiero w 35 minucie. Zastanawiałem się właśnie, co to za maner. I zrobił tą różnicę. Tam Mieszko chyba kontuzję miał, tak? Tak, bo to też jest ciekawostka. Więc to też by pewno nieplanowana zmiana. W Rzeszowie, z tego co słyszałem, nie podlano murawy, żeby troszkę trudniej było ŁKS-owi operować piłką, co się skończyło... I nie kosili przez 2 tygodnie. Co się skończyło najpierw kontuzją Mieszko Lorenza, który zerwał więzadła i niestety wypadnie na dłuższy okres, ale później też dla Resowi się to źle skończyło, bo i Marek Mróz, jeden z czołowych zawodników Resowi, też uszkodził więzadła, też wypadnie z gry na dłuższy okres. To się kompletnie nie spłaciło. Lepiej było chyba jednak podleć i podejść do tego normalnie. Wszystkiego na podanie murawy. Nie, no, ale to ma duży wpływ w tym przypadku. Na te kontrawa jest długa, nie podlana murawa, to jest bardzo tempo na pewno. Przy kontuzji Lorenza była w ogóle całkiem taka dziwna sytuacja. Jestem bardzo ciekawy, jakby padła bramka z tego. Jak zawodnicy by do tego podeszli, bo Mieszko Lorenz nie mógł wejść w pojedynek z jednym z pomocników Resowi. Po prostu wywrócił się, bo już nie dał rady biec. I w tym samym momencie Resowia zagrała prostopadłą piłkę. To nie było wykończenie takie super, ale z tej akcji można było strzelić bramkę. I zastanawiam się, czy by było podobnie jak w niedawnym meczu Jagiellonii chyba z Koroną, czy oddaliby bramkę, czy nie. Ale to abstrahując od tego... Druga część spotkania. Jakby zobaczyli, jakie były konsekwencje tego upadku, to może i tak, ale... No tak, no ale druga część spotkania pokazała, że tam jest jakoś. Wchodzi człowiek bardzo kreatywny, bo ŁKS w pierwszej części gry też nie grał źle. Tam w większości akcje skupiały się na Balongo. On był taką dynamiczną postacią, która próbowała grać jeden na jeden, próbowała robić przewagę. Ale kiedy wszedł Pirulo, to wszedł zawodnik po prostu nieszablonowy, który raz pojawiał się na prawej stronie, raz na lewej, raz w środku pola i to zaburzało w ogóle całą obronę Resowi i zrobił naprawdę dużą różnicę, już nie abstrahując również od statystyk, tak? Czyli bramki, asysty, 2 bramek, przepraszam. ŁKS zasłużenie wygrał i widać, że robota trenera Moskala idzie cały czas w górę i myślę, że ŁKS to jest jedna z tych drużyn, gdzie żałuję, że to już jest
Końcówka rundy. Ale dodam jeszcze ciekawostkę o Pirulo. To już jest piąty najlepszy zagraniczny strzelec w historii pierwszej ligi. 32 bramki, tyle samo co Michal Peter Bućko, ale tutaj oczywiście inna pozycja i też dużo większa liczba meczów zawodnika Sandecji. Do tych 32 bramek 12 asyst, 4 asysty drugiego stopnia, więc to jest naprawdę zawodnik. Nawet kiedy ma słabsze momenty w tej pierwszej lidze, to zawsze liczby na koniec sezonu ma po prostu imponujące. Mm-hmm. Imponujące jest też to, jak Zagłębie Sosnowiec strzela bramki w końcówkach meczów. Teraz mówiliśmy o Wiśle, która musiała dużą część meczu grać w dziesiątkę. Zagłębie grało jeszcze dłużej w dziesiątkę, a mimo to po raz kolejny zdobyło gola w samej końcówce, bo tak było w Bielsku choćby, w meczu z Podbeskidziem właściwie, bo ten mecz chyba był u siebie z tego, co pamiętam. Podobna sytuacja miała miejsce w Łodzi z ŁKS-em. No i teraz też znowu gol w doliczonym czasie w samej końcówce spotkania, dający remis ostatecznie ekipie z Sosnowca. No, charakter to jest chyba słowo, które możemy już dzisiaj dopisywać do drużyny Zagłębia. Charakter się z czegoś bierze. Zagłębie poprawiło grę od jakiegoś czasu i naprawdę gra dobrze. To, że strzela bramkę w 90 minucie, to też, że jest do tego momentu skoncentrowane. Ja tutaj pod tym, co gra Górnik. Górnik rzeczywiście też tą grę zdecydowanie poprawił, natomiast no, robi błędy. Tutaj na przykładzie Krykuna, który naprawdę się świetnie zachował, strzelił naprawdę super bramkę w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast to, co zrobił w obronie, no to jest po prostu katastrofa i to tylko podsumowuje całość tego Górnika, bo tutaj już myśleliśmy, że to będzie taki jakościowy zespół, natomiast no, problem z koncentracją. Myślę, że ten mecz mógł wcześniej rozstrzygnąć swoją korzyść, ale jak się tego nie wykorzystuje, to jest takie czekanie na śmierć, a z Zagłębiem po prostu jest to w tej chwili norma, że jeżeli się tego nie wygrywa, to Zagłębie potrafi się odgryźć. Dla mnie klucz do sukcesu Zagłębia Sosnowiec jest jeden, to jest ta stabilność, o którą ja gdzieś apelowałem między słowami, żartując, że pewnie w środku rundy znowu będzie wywrotka i zmiana trenera i tak dalej. Artur Skowronek dostał czas i zaufanie. Może to nie jest Zagłębie, które się bije o awans, ale to jest rozsądne podejście w tym momencie. Trener ma czas, układa sobie zespół po swojemu, ma kadrę, która no jest całkiem niezła jak na te ligowe warunki i te wyniki są, myślę, mniej więcej dopasowane do tej drużyny. Czego więcej potrzeba? No to jest pierwszy krok w stronę tego, żeby Zagłębie faktycznie z biegiem lat wróciło na ten poziom ekstraklasowy i żeby to nie było tak, że oni wrócą, ściągną wagon 30-letnich Słowaków i spadną, tylko żeby ten klub faktycznie w jakimś stopniu odżył i się odbudował. Ja powiem trochę innymi słowami niż Szymon. Dużej straty nie mają, bo 3 punkty do miejsca barażowego to nie jest dużo, a ja odnoszę wrażenie, bardzo podobna sytuacja kiedyś była w Stali Mielec, gdzie wyników nie było i włodarze klubu zastanawiali się, czy trenera Skowronka, brzydko mówiąc, odpalić, czy nie, zostawili go i nagle zaczęło iść drużynie. Nieźle to wtedy wyglądało. Ja odnoszę wrażenie, że Zagłębie Sosnowiec to jest jedyna drużyna w pierwszej lidze, która potrafi każdy mecz zagrać, rozegrać totalnie inaczej. Tam jest bardzo dużo analizy przeciwnika, tam jest bardzo dużo grania pod przeciwnika, wpuszczania czasami jak trzeba, oddania pola. Znam trenera Skowronka i wiem, że to jest trener, który uwielbia takie niuanse taktyczne, który lubi podpatrywać przeciwników i zaskakiwać ich. I podpiszę się po tym, co Szymon powiedział. Tam jest stabilizacja, tam jest trener, któremu zaufał prezes, ale wszyscy zawodnicy, odnoszę wrażenie, że ufają trenerowi i stąd te bramki w końcówkach. Ciekawe, czy tylko to jest w twojej głowie, czy tam tak samo w głowach? Nie, no myślę, że jest. Bo znam trenera Skowronka i wiem, jak mocno poszliśmy za nim właśnie po tych ciężkich chwilach w Mielcu i nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej, skoro to jest kolejny mecz, gdzie drużyna strzela w 90 minucie bramkę, to myślę, że wierzą w to, co robią na treningach, to, co do nich trener mówi, jaki plan im przedstawia i w końcu to przyniesie efekt w postaci serii zwycięstw. Znaczy, to już przynosi efekt. Bo to będzie przełożenie na następny mecz. No, dla mnie to solidność Zagłębia to już jest nagroda za ich wytrwałość. Jakkolwiek komicznie to brzmi, że mówimy o wytrwałości tylko dlatego, że trener utrzymał stołek przez większość rundy jesiennej, bo ona się nawet jeszcze nie zakończyła, ale po prostu te poprzednie lata w Zagłębiu Sosnowiec pod względem wymian trenerów już naprawdę były patologiczne, bo to był zespół, który najczęściej w pierwszej lidze zmieniał trenerów. Tam nie pamiętam dokładnej liczby, ale kiedyś to opisywałem, nie wiem, z 14 albo więcej trenerów w ciągu 10 sezonów. No to
ludzie. Tak się nie da niczego zbudować. A teraz właśnie to powoli zaczyna się odpłacać. Nawet jeśli to będzie ostatecznie ósme miejsce, nie wiem, czy szóste i przegrane baraże, to i tak będzie to krok w przód względem tego, co było w przeszłości. Zgadzam się. Wydaje mi się, że Górnik Łęczna tak 3-4 kolejki wcześniej cieszyłby się z tego remisu. Mhm. Naprawdę no, byłby zadowolony. No, ale sytuacja jest taka. Wszystkich właśnie od Górnika Łęczna poczynając, który ma miejsce 13. I Górnik, Resowia, Chojniczanka, Skra, Odra i Sandecja. To są zespoły, które Górnik ma 15 punktów, reszta mniej więcej trochę mniej. I teraz zostały 3 kolejki. Jak ktoś nie dowiosłuje do 20, do 21, będzie miał ciężką zimę i będzie już takim raczej kandydatem do tego, żeby pożegnać się z pierwszą ligą, a jeżeli nie, no to trzeba będzie grać o puchary, ja to nazywam, czyli trzeba będzie teraz, wszystko wygrywać. Teraz będzie taka przerwa, że będzie ciężka jesień. Będzie ciężka jesień, będzie ciężka jesień i zima, będzie długi okres i naprawdę te zespoły, tak jak Resowia, wygrzebała się z tej strefy spadkowej, ale ma 15 punktów i to jeszcze jest daleka droga. Daleka droga też przed Skrą Częstochowa, bo to jest już szóste spotkanie z rzędu, które przegrywają. 2 gole w tych meczach tylko udało się zdobyć. To jest bardzo, bardzo na minus, aż 14 straconych. Teraz porażka z Chrobrym Głogów. No w tym momencie już trzeba bić na alarm, bo rzeczywiście sytuacja w tabeli też robi się nieciekawa, tuż nad strefą spadkową. No tam też się robi chyba gorąco wokół trenera, chociaż ja bym Jakubowi Dziółce jeszcze zaufał, bo nawet ten mecz z Chrobrym, on nie był jakiś tragiczny w wykonaniu. No 2 słupki, wiadomo, słupek to jest strzał niecelny, natomiast to też świadczy o tym, że ta Skra była bliżej bramki niż, nie wiem, niż jakby kopała po trybunach, czy oddała zaledwie kilka prób, także coś tam w Skrze jest. Dobrze się zaprezentował Karol Dybowski też w Chrobrym, który zwłaszcza tam w 2 sytuacjach, jeden to strzał Szymańskiego, drugi tam sytuacja chyba strzał głową, tak instynktownie obronił na linii, uratował te punkty troszkę dla Chrobrego Głogów. Jest jakiś problem w Częstochowie, żeby przekuć tę niezłą grę na punkty. Mówiliśmy o tym tydzień temu, wspominałem o tych kontuzjach, o tym zbieraniu się i dość trudnej sytuacji związanej z tą grą i trenowaniem na wyjazdach, ale no cały czas to nie jest na tyle tragiczna sytuacja, żeby już zżegnać Skrę z ligą. Absolutnie nie, bo ja też uważam, że po tych ostatnich meczach, gdzie byli bez szans, przegrywali to wysoko, to nie musiał być mecz, gdzie Skra musiała właśnie przegrać i mieli swoje sytuacje. Tu przede wszystkim 2 bramka Chrobrego i duży błąd i obrony i bramkarza, gdzie z rzutu wolnego bezpośrednio piłka po koźle wpada do bramki, więc na pewno więcej głosów jest, że to był błąd bramkarza, ale tak jak Szymon powiedział, były słupki, były akcje, które mogły się zakończyć kolejnymi bramkami. I ja również trenera Dziółka bym nie skreślał, bo widać, że on cały czas próbuje wyciągnąć tą drużynę na powierzchnię, cały czas zmienia pewne zachowania w swojej drużynie, pewne niuanse i chociażby w tym meczu było widać lepszą grę ofensywną, więcej sytuacji. Problemem na pewno jest gra obronna. Dla mnie osobiście również problemem jest to, że Skra cały czas nie gra na własnym stadionie, bo to też jest problem. Nie czują się jak w domu. Ja ale trenuję, bo ja podkreślam te treningi, żeby naprawdę cały czas trenować nawet na wyjazdach, to już jest kosmos. Wow, tak jest. Nawet podobnie chyba Raków Częstochowa też przyjeżdżał raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu i trenował na boisku w Bełchatowie. Tutaj myślę, że jest inna sytuacja, ale z drugiej strony pochwalmy też Chrobry, które jeśli chodzi o grę w ataku, grę ofensywną, no ma kim straszyć. Ma Bochnaka, który jest w kapitalnej formie. Ale to też jest, wynika z filozofii pewnie trenera Gołębiewskiego, który kiedyś jeszcze, to było chyba zanim został zwolniony ze Skry Częstochowa, opowiadał mi w wywiadzie, że dla niego lepiej mieć jest filozofię i za nią zginąć, niż po prostu grać sobie tak dla czystego grania. I ta filozofia może nie jakiejś barcelońskiej piłki, takiej mega ofensywnej, ale takiej jednak bardziej stawiającej na szukanie sobie przewagi na boisku niż reaktywność, to jest widoczna w działaniach. Ja myślę, że wykorzystuje to, co ma po prostu i dostosował tą swoją filozofię też do potencjału zawodników. Czy to jego Skra grała podobnie w drugiej lidze, zanim tak, on został zwolniony, bo tam wiosna była słabsza, ale jesienią to właśnie też Skra grała taką dość odważną piłkę. Ja jeszcze tutaj do trenera Dziółki. Zmiana w tej chwili na 3 kolejki to chyba jest jakaś desperacja. Są duże, są. Ja ogółem. Ale terminarz myślę, że nie sprzyja. Teraz mecz z Puszczą, później Stal i później Ruch.
to naprawdę będzie ciężko znaleźć tylko, punkty. Tylko prawda jest taka, że Skra musi mierzyć siły na zamiary. No to tam jeśli nie przyjdzie... Skra zostaje z 14 punktami, nie życzę oczywiście tego, ale no, można to tak powiedzmy określić w tej chwili z założenia, z mojej strony, to będzie bardzo ciężko, żeby tutaj coś więcej ugrać. Jeśli dobrze pamiętam, to jest szansa, że chyba już wiosną troszkę się unormuje ta ich sytuacja treningowa i stadionowa i może to im trochę pomoże, ale mówię, Skra musi mierzyć siły na zamiary. No, to nie jest tak, że jak oni zwolnią trenera, to za moment tam przyjdzie nie wiadomo, cudotwórca, tak który to poskłada. No, oni mają taką kadrę, że raczej stabilność i ciągłość byłaby ich atutem niż takie zmiany. Zwłaszcza, że ten pomysł trenera Dziłki jest naprawdę ciekawy. Mówię, dla mnie kluby ekstraklasowe, mimo że ta Skra nie ma fantastycznych wyników, powinny jednak zwrócić uwagę na trenera, który mając do dyspozycji taki materiał, potrafił nakłonić tę drużynę do gry wysokim pressingiem, do szukania swojej przewagi w tym, a nie tylko grania takiej prostej piłki. Mhm. Jaka jest Katowice Stal Rzeszów? Ostatnie spotkanie, o którym sobie mówimy, ostatnie też wyróżniające się, bo nie padły w nim gole. Natomiast Stal miała rzeczywiście dużo sytuacji. Olejarka w słupek, Michalik miał sytuację sam na sam, potem Michalik też dwa słupki, tak jak Skra. Był przecież rzut karny przez moment. No, posiadanie piłki na bardzo dużym procencie, optyczna przewaga. Rzeczywiście tutaj było dużo sporo, no ale Agieksa cały czas swoje pragmatycznie czekanie na jedną sytuację. Nie doczekała się na tą sytuację. Ale to nie było takie od początku czekanie na sytuację, bo próbowali grać takim skokiem pressingowym. Totalnie im to nie wychodziło. Stal wychodziła z każdego pressingu i wykorzystywała te luki. Bardziej jestem zadowolony z tego, że GKS zagrał na zero z tyłu, ale niezadowolony, że Stal zagrała na zero z przodu. I to jest cała kwintesencja z tego meczu. Michalik przede wszystkim, który miał fantastyczną okazję i powinien to zamienić na bramkę. Później dwie w sumie sytuacje, bo gdzie był podyktowany później rzut karny, to też była sytuacja stuprocentowa, bo jeśli już był faulowany, to po oddaniu strzału, więc mógł się skupić na tym, aby ten strzał był dużo bardziej celniejszy. I ja powiem szczerze, że absolutnie ten mecz naprawdę mógł się podobać. Postawa przede wszystkim Stali Rzeszów, ale też byliśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała obrona GKS-u, najlepsza obrona ligi, i Stal dawała sobie radę właśnie przez to, że bardzo często ta trójka środkowych obrońców była tak ustawiona, że wahadła GKS-u Katowice nie nadążały z powrotami. Michalik i Prokić w każdej sytuacji wykorzystywali te luki i dogrywali piłki wzdłuż bramki. Więc ja potwierdzę to, co powiedziałem na początku programu, że w tym meczu obrona GKS-u Katowice już nie była tak szczelna jak przez całą rundę. Ale to też jest kwestia tego, bo odwołam się ponownie do rozmowy z Maciejem Górskim, który, gdy rozmawialiśmy o trenerze Hajdo i nie wiem, czy to się odmienia, w każdym razie o trenerze Resowi i o jego planie na derby, to zauważył, że po prostu tam Resowia była tak nastawiona na kontry, tylko dlatego, że nie ma w tej lidze drużyny, która gra na takim ryzyku jak Stal Rzeszów. I pewnie to, że GKS Katowice jako najlepsza defensywa też został w jakiś sposób przyparty do muru, też wynika właśnie z tej ryzykownej, bardzo odważnej gry Stali. Tym razem nie przyniosła efektu, ale też ta statystyka przewidywanych bramek 0,21 po stronie GKS-u Katowice wskazuje, że tak naprawdę GKS Katowice tak się nie atakował, miał sporadyczne sytuacje i to jest w ogóle najniższa statystyka tych przewidywanych bramek w meczach przeciwko Stali Rzeszów. Być może, że też Puchar Polski był po drodze, tak? I widać było nawet przy odbiorach GKS-u Katowice w dwóch momentach, gdzie większość drużyn korzysta z tego, że Stal Rzeszów gra wysoko, to napastnicy nie byli w stanie wygrać tych pojedynków szybkościowych z obrońcami i myślę stąd... Nie widzieliśmy za bardzo. Ale też mało było takich piłek, wiesz. Były dwie piłki bodajże po odbiorze, ale no niestety za każdym razem napastnik lub jakiś ofensywny zawodnik przegrywał te pojedynki z obrońcami Stali Rzeszów, więc nie byli odpowiednio napędzeni, aby można było skorzystać z tych błędów, jak wcześniejsze drużyny. Natomiast Dawid Kudła i to, że w połowie meczu w tym sezonie zachował czyste konto, to nawet jeśli pomogły mu słupki, jest powód do dumy. No, w tym meczu zdecydowanie bohater. No to pytam was, kto ma Dawida Kudłę w swojej jedenastce? Pewnie wszyscy. Zaczynamy od Rafała Grodzickiego. W takim razie twoja jedenastka. Proszę bardzo o omówienie. No Kudła zdecydowanie. To był zawodnik, który zatrzymał właśnie Stal Rzeszów. Kapitalne interwencje, świetnie sobie z nimi radził. Tutaj też chciałbym Pawła Oleksego pochwalić, bo rzadko, przynajmniej ja, chwalę
Stal Rzeszów, jeśli chodzi o grę obronną, a rzeczywiście obrona Stali nie dała GKS-owi Katowice praktycznie żadnego miejsca na to, aby mogli strzelić bramkę, więc zastanawiałem się, którego z tych obrońców wyróżnić i wydaje mi się, że najsolidniej zagrał właśnie Paweł Oleksy. Nacho Monslaw to jest zawodnik, który w poprzednich spotkaniach już bardzo dobrze wyglądał. To jest taki zawodnik, który jest odpowiedzialny, oprócz tego, że jest obrońcą i broni, to od niego bardzo dużo akcji zaczyna się, jeśli chodzi o rozegranie od tyłu. Bo to się ściąga hiszpańskiego obrońcy. Ma bardzo dobre wprowadzenie i w meczu z Resowią imponował tym takim spokojem i utrzymywaniem się przy piłce, zagrywaniem piłek przez dwie linie. To mogło się podobać. O Mrozińskim chyba nie muszę powiedzieć to jest nic, bo to jest chłopak, któremu idzie niesamowicie. Jeśli chodzi o środek pola, no to Pirulo, Fernandez, myślę, że takie gwiazdki można przy nich dać, że to byli zawodnicy tej kolejki. Roman również się fajnie wkomponował w ten pomysł trenera Żurawia. To jest chłopak, który w środku pola jest taki nieszablonowy, od którego bardzo wiele zależy w ostatnim czasie. To on bardzo dużo piłek albo daje prostopadłych, albo sam się wcina na takie piłki i z tego jest bardzo duży pożytek dla Podbeskidzia. I to samo Simonsen. W tym spotkaniu też miał udział przede wszystkim przy bramce na 3-3, ale to jest chłopak, który wkomponował się właśnie w takie trio Roman, Simonsen, Biliński. Mhm. To o nich większość akcji się zaczyna, to większość akcji również się na nich kończy, więc to są zawodnicy, którzy się wyróżniają w Podbeskidziu i w tej kolejce również tak było. O Balongo już powiedziałem. To był chłopak, który zanim Pirulo pojawił się na boisku, to ciągnął grę ofensywną ŁKS-u. To nie jest może taki kreatywny zawodnik jak Pirulo, ale to jest zawodnik bazujący na swojej szybkości. Ale na razie nie wykorzystuje swoich sytuacji. Jest bardzo nieskuteczny. Myślę, że jakby dołożyć do tego wszystkiego po prostu trafienia, to... Jest po prostu typowy napastnik ŁKS-u, bo oni lubią sobie ściągnąć gościa, tak, który nie strzela bramek. O Bochnaku, co mogę powiedzieć? Też już coś tam wspomnieliśmy, że ma kapitalną rundę. To, co ma, wykorzystuje. Do tego wpisuje się również jako asystent i ciągnie za uszy tą ofensywną grę chrobrego Głogów. No i Patryk Nikita. Był problem z dziewiątkami. Mogłem dać w sumie Kamila Bilińskiego, ale myślę, że Nikita w ostatnim czasie naprawdę nieźle się prezentuje. Jakbyśmy popatrzyli na wszystkich zawodników... Zmieniłeś zdanie. Z GKS-u Tychów. Tak, zmieniłem, bo naprawdę Nikita po ostatniej kolejce w tym meczu też był takim zawodnikiem, gdzie biła od niego taka jakość. Wiedział, co zrobić z piłką, jak się ustawić i szkoda właśnie to, co też trener powiedział, że ta bramka, gdzie był na ewidentnym spalonym, nie została uznana, bo pokazał znowu coś innego. Tak. On potrafi asystować, potrafi się znaleźć w świetle bramki, ale po prostu on wziął piłkę. To był taki czas, jak debiutował w Legii za trenera Urbana. To mniej więcej był taki Patryk Nikita z tego meczu, jak wcześniej. A ten środek jednak jest trochę taki... zamazany. W Radomiu też dawał radę. Też był takim dynamicznym zawodnikiem. No ale słuchaj, to był jeden z jego najlepszych momentów w karierze. Tutaj każdy wraca do Legii, a to naprawdę był moment, w którym Patryk Nikita, gdyby nie zerwane więzadła w meczu z Miedzią Legnica, gdyby nie ta taktyka drwali... No, gdyby nie słupek i poprzeczka, nie? Byłaby tak, natomiast wielka. Tutaj tak. Można było zainterweniować. Ale go w wyjściowej 11 swojej... Nie mam. Akurat, bo jak strzelił jedną bramkę, no to za mało, żeby go tutaj docenić. Ustawiłem to troszkę inaczej. Ustawiłem to w ten sposób, że z jednym napastnikiem, tam Hugi, możemy go cofnąć do linii pomocy, nawet musimy. Ale napastnika wybrałem Mesanowicza, no bo po prostu to jego zachowanie przy golu było imponujące, było pokazem tego, jak powinien grać napastnik, więc przy jednoczesnym takim niedoborze dziewiątek stwierdziłem, Szymon, że... Szymon nie jest taki do końca na nie z Termaliką, widzę. Nie. Mesanowicz to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy Termaliki, także na pewno... Jedyny. Coś czuję. Tak.
Cóż, Dawid Kudła, powiedzieliśmy, bardzo dobry występ. Najlepszy masz też wskaźnik w tej kolejce tych bramek uratowanych, że tak to nazwę, że tak to przetłumaczę, ale też 5 interwencji to jest taki solidny wynik jak na bramkarza. Uchronił Gieksę przed porażką, zachował czyste konto, tak jak już mówiliśmy, 7 raz w tym sezonie. Simonsen mi imponuje właśnie takim podłączaniem się do ataków, tym jak, na jakiej on szybkości to robi i też jak potrafi się odnaleźć z przodu, bo to, że sobie pobiega, to jedno, ale potrafi tam później jeszcze dograć, czy znaleźć kolegów i zagrać z nimi taką klepkę, zaliczyć asystę drugiego stopnia choćby, więc to jest bardzo ciekawy zawodnik, bo myślałem, że w Podbeskidziu prędzej do Ekstraklasy przebije się Bonifacio, a wygląda na to, że to raczej Simonsen, nawet w przypadku braku awansu na przykład, byłby takim gościem, którego ja bym mógł powiedzieć, no chciałbym go zobaczyć wyżej. Mhm. Szymański z racji tej aktywności w ofensywie na pewno wyróżniał się w skrze, to też jest, już kiedyś wspominałem o tym przesunięciu go z pomocy do obrony, bardzo ciekawy pomysł trenera. Miał najwięcej podań w tercji ataku, to on tam odpowiadał za kreowanie tych sytuacji. Jędrych, okej, to nie był wybitny mecz GKS-u Katowice, jeśli chodzi o defensywę, jeśli chodzi o niedopuszczenie do sytuacji, ale on zablokował 3 strzały. To był też czołowy wynik w tej kolejce. Także grał bardzo ofiarnie i wygrał prawie wszystkie pojedynki w defensywie. Wygrał 2-3 pojedynki w powietrzu, 2-3 pojedynki w defensywie, więc można to uznać za dobry wynik. Tam w innych statystykach też się wyróżnią. Mroziński, wiadomo, tutaj wiele dodawać nie trzeba. Mówiliśmy o tej jego fantastycznej serii i to pewnie za wytłumaczenie wystarczy. Foll to jest taki ciekawy zawodnik w tej kolejce. Naprawdę bardzo solidny występ tego defensywnego pomocnika Sandecji, Nowy Sącz. Wyłączam bramkę, bo to nie jest tak, że zwracam na niego uwagę tylko dlatego, że strzelił, chociaż tam też się popisał takim wyskokiem, jakby był nie Maisom, ale Taco Falem z Boston Celtics. Ale wygrał 5-5 pojedynków w defensywie, 2-3 w powietrzu, 12 przejęć, 12 odzyskanych piłek, 7 wybić. To jest naprawdę wynik, przepraszam, trochę go pomyliłem, 5-5 w defensywie, 5-7 w powietrzu, 2-2 wolne piłki, 6 przejęć, 11 odzyskanych piłek, 7 z 8 celnych podań w tercji ataku, czyli i do przodu, i w defensywie Foll dał sobie radę. Pirulo, też już wspomniałem o tym jego imponującej pogoni za rekordem, za wynikiem Charlesa Nwaogu, który jest najlepszym strzelcem w historii pierwszej ligi, jeśli chodzi o zagranicznych piłkarzy. Jeszcze 10 trafień do wyrównania tego wyniku brakuje. Roman, tutaj też zgadzam się z Rafałem, że to jest zawodnik, który bardzo dobrze rozumie się z Bilińskim i tworzy takie mocne zagrożenie dla każdej drużyny, z którą się mierzy pod Beskidzie. No i Hugi, czyli ten wiślacki wyrzut sumienia początku sezonu. Ten zawodnik, który naprawdę za każdym razem, jak pojawia się na boisku, praktycznie daje tyle jakości, że możemy powiedzieć, okej, to jest gość, który może tę Wisłę jeszcze wyciągnąć z dołu. Mhm. Trener Marcin Sasal, klasyczna jedenastka. Ile nazwisk nowych z tej jedenastki, które się nie pojawiły? Klasyczna dwunastka. To znaczy ja sobie tutaj jeszcze jedną rzecz zrobiłem, żeby... Na dwóch bramkarzy, to sprytnie. Na dwóch bramkarzy, żeby było plus. Zero z tyłu, bo narzekamy, że GKS nie stracił bramki i narzekamy, że jest zero z tyłu, ale tak naprawdę to Kudła rzeczywiście tutaj duża klasa, ale też chcę docenić Loskę, bo jeśli mam kogoś z Brookbetu docenić, to na pewno bramkarza. Mimo tego, że też Mesanowicza cenię, ale tutaj troszeczkę inne rozwiązania dzisiaj. Tutaj jeśli chodzi o linię obrony, to na pewno Mroziński to u każdego, bo wiadomo, że już nie będziemy powtarzać klasa, ale ja bym docenił też Jarocha, bo to też jest kolejna bramka i też kolejna, może nie to jest, że tak pod rząd to strzela, ale to też piękna. To też są jakieś tam jego wyprawy wyprawy i działania w obronie. Natomiast chcę też docenić jedną rzecz, że wrócił Peter Bućko. Wcześniej 300 minut, jakieś ogony. Myśleliśmy, że już tam jest na końcówce tego, a on jeszcze dał trochę jakości z Wartą 90 minut. W Pucharze tutaj też solidność. Dzisiaj zresztą urodziny i życzymy wszystkiego dobrego i pozdrawiamy, jeśli ogląda. Natomiast tutaj chcę docenić tutaj środek, przede wszystkim Hugi, Janczukowicz i Gol, to myślę, że jest solidność i też taka stabilizacja w tych zespołach, którą ci zawodnicy dają.
Jeśli chodzi o przód, to nie ma tutaj duetu Hajdary-Czubak, ale myślę, że Biliński-Roman to jest taki duet, który godnie ich zastępuje i na pewno tutaj doceniłem te ich działania w tym meczu. Świetnie wyglądali, świetnie sobie kreowali akcje. I na pozycjach 7-11 trochę niekonwencjonalnie, ale ja szukam takich właśnie docenień w takich sytuacjach, że coś ktoś zrobi w trudnym okresie. I tutaj Klec z Odry, bramka w siódmej kolejce, grał tam na 2-1 z Arką i teraz też bramka, wcześniej też tak trochę mało tych minut i to samo jeśli chodzi o Skórę. Skóra też tutaj bramka, już nie pamiętam w tej chwili, ale też bramka wcześniej strzelona i też tutaj też mało ten zawodnik grał, ale powiedzmy też wejście dobre i myślę, że tutaj trzeba będzie więcej z niego skorzystać, bo myślę, że dobrze się tutaj pokazał w tym trenerze meczu. Bardzo dużo bramek od trenera obrona straciła, aż 6. Ale dwóch bramkarzy. Panowie, komplet wyników już widzieliśmy. Ja patrzę na indywidualności, a nie... To jest też kwestia, z kim grają w tej obronie, nie? Zobaczmy sobie zapowiedź tej przyszłej kolejki. Mecz GKS-u z Ruchem, o którym już mówiliśmy przed nami. Natomiast Ruchu właściwie z GKS-em w tej kolejności. A inne spotkania, na które będziecie szczególną uwagę zwracać? Kurczę, no jest trochę tych meczów, bo Stal Rzeszów z GKS-em Tychy to też będzie ciekawe spotkanie, biorąc pod uwagę tę rozwiązłość GKS-u w defensywie, to tam możemy się spodziewać festiwalu bramek. ŁKS z Arką na pewno takie spotkanie hitowe też z racji nazw. Bardzo ważne spotkanie w kontekście tabeli to będzie mecz Chojniczanki z Odrą Opole i ciekawy wątek też będzie Mateusza Kuchty, który z Opola został odpalony. W tym sezonie Odra już 3 bramkarzy przetestowała, a Kuchta Chojniczankę ratował, więc to też warto zwrócić uwagę na ten mecz. Coś ekstra jeszcze dla Was przygotowałem na sam koniec, ale najpierw informacja dla naszych widzów. Kanal Plus Online przez pierwsze 3 miesiące możecie go mieć za 20 zł za każdy z tych miesięcy, a tam naprawdę kawał dobrej, dużej piłki. Jeszcze jedna grafika, którą dzisiaj sam projektowałem, więc mam nadzieję, że docenicie. Proszę bardzo, dzisiaj urodziny naszego eksperta Rafała Grodzickiego. Rafał, oczywiście od całej redakcji wszystkiego najlepszego. Ostatnia trójka z przodu, więc wykorzystaj ten rok mądrze. Zapraszam wszystkich dzisiaj do Krakowa. Dzisiaj jedziemy właśnie z Rafałem Grodzickim po krakowsku. Nie zaprasza tu nas do Warszawy, tylko zaprasza nas do Krakowa. Tanie w Krakowie, no, ale w Krakowie bywały mocne imprezy, więc... No, myślę, że Rafał coś o mocnych imprezach też mógłby powiedzieć. Myślę, że po tej dzisiejszej nocy też tak będzie mógł powiedzieć. Ja projektowałem, ale żeby nie było, ja tego nie robiłem. Grafik robił. Nie płakał jak robił. Szymon Janczyk, bardzo dziękuję. Dzięki. Rafał Grodzicki, bardzo dziękuję. Marcin Sasal. Dziękuję bardzo. Bądźcie z nami także za tydzień w magazynie Pierwsza Klasa. Dobrego weekendu Wam życzymy. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.